dołączysz do nas. Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z God of War Ragnarok. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. I zajrzyjmy, co tam jest w szafie. Co ty tutaj dostałeś? Trój asów. Okej. I tak, możemy ulepszyć sobie na pewno sprzęt. Niezłe wyposażenie. Co ulepszyć? No łuk na pewno byśmy ulepszyli. Krogu używamy. I co ja mam tu zrobić? Aha, bo ja mogę mieć wszystkie założone. Dobrze mi się wydaje, czy nie? Patrzmy sobie. Nie wszystko. Tu jeszcze nie zamykaj, no przecież. Otwórz mnie to z powrotem. Mógłbym to przymierzyć. Zawsze to mniej błota. Wow, to się przyda. No i teraz sobie weźmy i zobaczmy, co on tu dostał. Nie wiem, kiedy bym tego musiał użyć, ale to jest tylko wygląd kosmetyczny. Zróbmy tak. Czemu ja mogę tego kliknąć? A, dobra. Zapamiętam tą kombinację. No to jest szansa, że jeszcze to wezmę i użyję. No dobra. Idźmy do Odyna. Wow,
Loki, tak? Muszę przyznać, że doceniam tę ironię losu. To jego pokój, wiesz? Jego? Mojego brata. Brata? Modiego. A, tego brata. Serio? Nie miałem pojęcia. Aha. A teraz jest twój. Miłego. Trit Tarzatir. Spokojnie. Dość nisko ustawił poprzeczkę. Lepiej nam bez niego, Loki. Wierz mi. Chodź ze mną. Nie zapomnij miecza. A ktoś to posprząta. No dobra. No więc, co to za miecz? Nowy, jedyny taki. Ojciec dał mi go do treningu Walkirii. Zostaniesz Walkirią? Masz chwilę? Opowiem ci. Akurat szłam do wielkiej sali, ale jeśli musisz pracować, do gabinetu dziadka zejdziesz po tych schodach. To opowiadaj. Jak się zostaje Walkirią? No więc najpierw ostro się trenuje, potem się czeka, aż dziadek to zauważy, a potem się liczy, że on i tata przekonają mamę. Wiesz, razem z ojcem spotkaliśmy wiele walkirii. Co? Jak to? Gdzie? Obiecaj, że mi opowiesz. Obiecuję. Matko, poznałaś Lokiego? A, jeszcze ciebie w to wciągnął? Wciągnął w co? Staram się być miła, to nie właśnie dyplomacja? Rozumiesz, kto to jest, prawda? Co zrobił jego ojciec? Dlaczego on go tu chce? Mamo, daj spokój, robisz mi wstyd. Wrócimy do tego później. Nie, na pewno zrobiłem coś nie tak. Dam jej coś. Okej. Nie radzę. Zrobię to. Może sprezentuję jej... Sugeruję, żebyś zajął się pracą dla wszechwładcy. Przepraszam za nią. Ech, te mamy. To chcesz się jeszcze porozglądać, czy musisz się zabierać do pracy? Mogę się porozglądać, tylko nie wiem gdzie i co i jak. Nie wciągajcie mnie w te wasze żałosne próby zaimponowania sobie nawzajem. Co? Daj spokój. Nie wystarczy ci już Heimdala na dziś? Chodź. To samo mu powiedziałam. Słuchaj, cokolwiek dziadek każe ci robić, pamiętaj, to twoja szansa, by się wykazać. Niektórzy z nas marzą tylko o tym. A, tak. Spróbuję zrobić coś dobrego. To na razie. Tak, rozumiem. Tak. Widzisz, jak kiwam głową? Przecież mówię, że rozumiem. Aha. Tak? Tak, dobrze. Widzisz, nie dajesz mi dojść do słowa. Nie, Huginie, nie mam brudnych uszu. Musisz przestać krakać i wysłuchać mnie, bo wiesz, że i tak to powiem. Ja tylko patrzyłem. Na tę starość? Mam ją odkąd... Nie pamiętam. Masz jakieś imię? Ingrid. Serio? A co tam? Bierz, skoro ci się podoba. Poważnie? Niech to będzie twoja premia. Dziękuję, jest świetny. A mówią, że jestem taki zły. Przejdźmy się.
ma za co. Okej. Kiedy się wkurzy. Loki, chodź ze mną, proszę. No idę. Musiałem ci tylko oskubać ze srebra. Wszyscy mnie źle zrozumieli. Myślisz, że pragnę wojny? Albo władzy, bogactwa? Nie. Nigdy w życiu. Wiesz, co mną kieruje? Czego naprawdę chcę? Odpowiedzi. Tak samo jak ty. Widzisz, śmiertelni mają łatwiej. Gdy zastanawiają się nad sensem życia, zwracają się do nas, byśmy im go znaleźli. Jak trwoga, to do Boga. Obaj wiemy, że to ściema. A jeśli my mamy pytania, po co tu jesteśmy? Żeby nadawać sens ich życiu, nie wiedząc, dlaczego istniejemy? Nie! Stać nas na więcej. I znalazłem na to dowód. O, matko. Co to jest? Moja motywacja. Czujesz to, co? To jakby... wiedza. Prawda. Cała prawda. I odpowiedzi. Możemy odkryć, co to robimy, jak zmienić nasze losy, jak powstrzymać Ragnarok, a nawet ocalić naszych bliskich. Jak? Trafiłem na to w młodości. Przez wiele lat prowadziłem badania i sprawdzałem każdy możliwy trop. Aż w końcu znalazłem, czego szukałem. Widzisz? Ta sama mistyczna energia. Otworzyło się. Nie możemy tam zajrzeć? Raczej bym nie radził. Po co nam ta maska? Umiesz odczytać te napisy? Nie pochodzą z tych światów. Spalone... obsidiani z Pita. Ze spalonej ziemi, obsydianowej iskry i pola nigdy niestoczonych bitew. Jesteś pewny? Jeśli tak, to wiem, co to oznacza. Co takiego? Jeśli mi pomożesz, sam zobaczysz. Nie musisz zabijać. Nie musisz zdradzać ojca. Ani siebie. Zgódź się. Wiem, że czułeś to, co ja. Odpowiedzi czekają, trzeba je wyrwać. W końcu przetłumaczyłeś to bez najmniejszego trudu. Jeśli się zgodzę, co dalej? Thor! Chodź tutaj! Przychodźcie. Nie rób tak! Trzeba pójść tym tropem. Zabierz to i tego przyczajonego Tura. I spróbuj coś znaleźć. Niczego nie obiecuję. Nonsens. Powodzenia. A ty? Nie wyżywaj się na nim, jasne? Muspelheim? Tu jest reszta maski? Tu nas przysłał Wszechojciec. Jak myślisz? Tylko weź to i zrób, co masz zrobić. Okej. Czyli... gdzie my idziemy? Skąd mam kurwa wiedzieć? Wszechojciec uważa, że wiesz, co robisz. Więc zrób to. Maska zestraja się z celem Atreusa i świeci, kiedy podąża on właściwą ścieżką. Dziwne. Chyba mamy iść przez tę skałę. Miałem się tym zająć. Z tymi małymi łapami? Zobaczmy, co potrafi Loki i to jego błyszcząca wykałaczka. Co tak wolno?
Może mi pomożesz? Nic prostszego. Wow, Ingrid! Nieźle. Dokąd mamy teraz iść? Spokojnie. Sprawdzę. Raczej ścieżka jest jedna, nie? Na gdzieś tam. Moglibyśmy dostać się na tamtą półkę. Tylko... Za wolno! Hej! Jebany. Nie można tak łapać ludzi. A co jak nie można, jak można? Rzucić tobą? Dzień jeszcze młody. Dzieciaku, skóry walą w nas ogniem, nie widzisz? Zacznij używać łuku, co? Ty się tym zajmij, dzieciaku. Twój ojciec zapłacił już krwią za to, co spotkało moich synów. Ale tobie darowałem. Póki co. O czym ty mówisz? Później. Nie każmy wszechojcu czekać. Skoro o tym mowa, maska. Jasne. Kość, daj polutować. Tam, tak myślałem, że w tamtą stronę. Gdzieś trzeba będzie iść. A ja bym chciał zobaczyć, zobaczę, co tu jest. Tędy nie dojdziemy. Wow, czy to jakiegoś rodzaju kowadło? No tu trzeba się przebić, nie? Musimy przejść przez te skały. Mógłbyś... jebnąć? Ta, właśnie. Dzięki. Wyobraź sobie, co robi z kośćmi. Chcesz pogadać o płaceniu krwią? Co z gigantami, których zabiłeś? To była moja rodzina. Samur, Hrungnir byli też waszymi poddanymi. Giganci byli zarazą trawiącą dziewięć światów. I rozkoszowałem się śmiercią każdego z nich. Lepiej zmieńmy temat. Wiesz, jak byliśmy tu z ojcem, ukończyliśmy wszystkie próby Surtra. Myślisz, że dałbyś... Nie igraj ze mną. Auka! Ty mordo, a... Teraz bym się tym nie martwił. Auka! A, bo to pewnie jest za tym, a i tak tam nie wejdę, tak? Niestety. Bo ty mi to, że tego nie rozwalisz, nie? Nie będziesz miał ochoty to zrobić. O.
Możesz mi tego rozwalić, nie? Tak, lepiej wrócę do Tora. No nie, on mi tego nie rozwali. On już jest po drugiej stronie, nie? Tak. Abyś się zajął walką już. Słuchaj no. Modi miał problemy, ale był moim synem. Nie przerobiłem cię na miazgę tylko z uwagi na ten spróchniały kawałek drewna. Słuchaj, nie wykonamy tej misji w pojedynkę. A ja chcę zaimponować Wszechojcu tak samo jak ty. Nie musisz mnie lubić, ale będziemy musieli sobie ufać. Chociaż trochę. Ufać, mówisz? Niezła sztuczka. Dzięki. Nawet nie próbuj się podjąć. Ty się wydajnij, dzieciaku. Właśnie to robię. To, że mu nie wolno. Okay. Dobrze, to dokąd prowadzi nas maska? Zaraz się dowiemy. Hej, młody, dokąd kieruje nas maska? Ty nie zadawaj pytań, tylko weź mi to rozwal. Maska pewnie tam gdzieś nas prowadzi. Wszechojciec czeka. Zaraz sprawdzę. To chyba nie tędy. Dobrze, to dokąd prowadzi nas maska? Ale uparty. Maska chyba ciągnie w tę stronę. Musimy jakoś zejść na dół. W porządku. Tak w ogóle to nie igrałem z tobą. Próby są fajne. Bawisz się w ogóle czasem? Twoja córka wcale cię nie przypomina. Ona jest... Ej, podejdź na dół. Co ze mną zrobisz? Ej, co jest? Aha. Chwila, to ołtarz Surtra. Myślałem, że już wykitowałeś. No to ładnie. Co tak się miota ten ekran? Nie, myślałem, że... Cóż, twoja strata. Próby odbywają się za tym klifem. Może kiedyś wybierzecie się tam z Tri. Najpierw zajmiemy się nimi. No weź, Torze! Chociaż rzuć okiem! Co masz do stracenia? Czas! Łatwizna. Ja jest. Tylko spróbujcie! Zadyszka? Nic z tych rzeczy. To ogr? Zmartwiony?
Nic z tych rzeczy. Oj, Pozbierajmy. Przechodźcie, czeka już od 100 zim. Chwila dłużej nie zrobi różnicy. A jaka frajda? Dobra, tylko mi się stąd nie rusza. Tak jest. Pozbierajmy sobie wszystko. Okay. Ten kurwa gdzie poleciał? To powinno go na chwilę zająć. Oby. No dalej, chcę wyzwania. No to idziemy do ołtarza. Gra nam każe iść tam według maski, ja tutaj według questa. Hej, Ingrid. Czy ty ufasz asom? To znaczy, wiem, że ja nie mogę. Wystarczy, żeby oni zaufali mnie, ale nie zaufają, póki nie uwierzą, że ja ufam im. Wiem. Byliśmy tu z ojcem podczas ostatniej wizyty w Muspelheimie. Kiedy to było? Jak ja mam tu zejść, chwilę? Tam jest na dół jakby zejście. Czy nie? No, no właśnie. Trzeba było odpowiednią trasę wybrać. Jest ołtarz. Możecie poprzeszkadzać torowi? Auka! Ja wiem, czemu nie mogę tego kliknąć, żeby to się wzięło i wysadziło. A, dobra. Zaczęło tym postrzelać w to. Myślałem, że muszę jakoś to z lawą połączyć, żeby to wybuchło. Okej.
Dobra, odpalmy to. Angwoda! Wiesz, jak na kogoś szkolonego na wojownika, to strasznie łatwo cię wystraszyć. Wcale mnie nie... Co ty tu robisz? Dziewczyna już nie może odwiedzić ołtarza? Szukasz tutaj kulki Surtra. Może. Poszłaś szukać kulek gigantów? Wiesz, jak to wygląda, nie? Jak historia życia kogoś z naszego ludu. I może jak jakiś regał. Nie. To wygląda jak próba oszukania przeznaczenia. Pytanie raczej, co ty tu robisz? Zmieniam swoją historię. Odyn ci to dał? To nie... Tak, dał, ale to nie... Nie pracuję z nim. Nigdy nie powiedziałbym mu nic o żelaznym lesie, jeśli o to się martwisz. I z pewnością mu nie służę. Słowa przepowiedni, nie moje. Mam kulkę do znalezienia. Możesz mi pomóc? Dobrze, ale jesteś pewna, że chcesz tak łamać zasady? Nie ma żadnych przepowiedni o tobie zbierającej kulki. Nasze zakończenia nie zostały spisane. Chodź, mistrz. O, witam! Inteligentny miecz. Kolejna kulka Surtra. Ale nie ma w niej duszy. Więc on wciąż gdzieś tam jest. Opowiadałaś niedawno o tym, jak odeszli giganci. Dobra, ale tego pewnie już od początku posłuchamy sobie w kolejnym odcinku. No teraz to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. I widzimy się jutro w God of Warze o godzinie 17, a w Until Dawn o godzinie 15. Miłego popołudnia. Cześć.